Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, a następny temat do przegadania. Zajawka była już dawno w sumie, znaczy dawno, niedawno, no 3 tygodnie, 2 tygodnie temu. Ale uważam, że temat wart przegadania i przemyślenia. Mianowicie wielu ludzi, przede wszystkim ci prawilni, mają wielki problem ze zdefiniowaniem, z tym, że u nich to jest problem przede wszystkim ze zdefiniowaniem siebie chyba. No i uważam, że temat jest po prostu wart przegadania. Zapraszam. A przy okazji będzie jeszcze kilka innych przyjemnych tematów. Powinienem zacząć od tego, że ja osobiście nie lubię ograniczać swojego spektrum działania do jakiejś tam płaszczyzny określonej. Lubię działać, że tak powiem, na wielu płaszczyznach, tak? Nie jest dla mnie ważne w sumie, jaki kto ma, z jakiej kto jest warstwy społecznej, czy jest gruby, chudy, taki, sraki, no nieważne, to jest naprawdę mało ważne. Ale na przykład nieważne też jest dla mnie, jaką ma wiedzę, ale bardzo ważne jest natomiast, czy chce tą wiedzę rozszerzać, czy chce się czegoś nauczyć, albo jeżeli ma wiedzę, czy chce ją przekazać, tak? Czy chce się nią podzielić. I wbrew pozorom to jest dla mnie bardzo ważne. Wbrew pozorom niektóra wiedza, tak, ludzie uważają, że ona jest, to znaczy inaczej, ludzie, którzy już ją posiedli, tak, uważają, że ona jest powszechna, no i każdy na własną rękę powinien się jej nauczyć. No nie, to tak nie działa. Czasami człowieka trzeba po prostu nakierować na pewne sprawy, czasami człowiekowi trzeba, nie wiem, podać jakieś źródła, ale czasami też uważam, że trzeba człowieka zmusić do działania samemu, tak? Dlatego, że nie wolno wszystkiego podawać na tacy. Dlatego mówię o nakierowaniu na źródło, tak? A nie podanie gotowego rozwiązania. No i tak jest bardzo wieloma sprawami tak naprawdę. I wiele na przykład czynności, które wykonujemy podczas na przykład obozowania i tak dalej, to nie jest tak, że obejrzymy tutorial sobie na YouTubie czy w internecie i będziemy potrafić. No nie, to tak nie działa. To trzeba powtórzyć po raz pierwszy, drugi, setny, tysięczny i wtedy praktycznie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że w każdej sytuacji, czy jesteśmy zmarznięci, mokrzy, jest nam gorąco, padamy z nóg, ale zapamiętujemy, jak wykonujemy tą czynność i nie sprawia nam ona trudności, tak? Natomiast jeżeli obejrzymy sobie tutorial w internecie, wpadniemy do przerębla, wyleziemy z tego przerębla i będziemy próbowali rozpalić ogień, no prawdopodobnie nam się to nie uda, jeżeli nie przećwiczyliśmy tego wcześniej. Oczywiście wpadnięcie do przerębla to jest już jakiś ekstremum, tak? No ale mówię, nie wiem. Wierzcie mi lub nie, po przejściu na przykład 20-30 kilometrów rozpakowanie się, rozbicie obozowiska i rozpalenie sobie ogniska może już sprawić problem, jeżeli człowiek jest zmęczony. Jak wspomniałem właśnie, ja sam często mówię, żeby ludzie znajdowali sobie sami, żeby poszukali sami, ale to jest nie dlatego, że ja nie chcę się wiedzą podzielić, tylko dlatego, żeby zmusić właśnie takich, ja to nazywam sępów, tak, którzy chcą gotowe rozwiązania, żeby zmusić ich do działania, dlatego że ten człowiek tak naprawdę nie jest głupkiem i on doskonale wie, że on potrafi znaleźć na przykład odpowiedź na pewne zagadnienie, które ja przedstawiłem, tak? Ale będzie na tyle nawet nie leniwy, nawet nie wiem jak to nazwać, będzie na tyle zaciekły w swoim tym jakimś amoku, że nie, podaj mi źródło. No nie, znajdź sobie kolegę. Bo jeżeli jestem pewien tego, co mówię, no to nie będę podawał ci żadnego źródła, dlatego że jestem pewien tego, co mówię. Tak? Wiem na pewno, że tak jest. No a ty, jeżeli chcesz potwierdzić sobie cokolwiek, no to jest Google, jest Bing. Jest naprawdę dużo źródeł. No i to jest tak troszeczkę jak z właśnie nabywaniem na przykład nowych umiejętności, tak? Jeśli nawet temat wydaje mi się odrobinę nudny i czasami kompletnie nie z mojej bajki tak naprawdę, to bardzo często pytam po prostu sam siebie, czy taka sytuacja związana z tą umiejętnością, która
wydaje ci się trochę nudna, trochę niepotrzebna, czy może zaistnieć. I uważam, że jeżeli większość będzie przemawiała za tym, że taka sytuacja może zaistnieć, to mimo, że troszeczkę wieje nudą, powinniśmy poświęcić trochę czasu na przykład na nauczenie się takiej umiejętności. I to jest tak, że słuchajcie, no, żeby nauczyć się rozbijać namiot, tarpa, przygotować sobie obozowisko, nie wiem, cokolwiek takiego, nie musisz jechać na szlak Appalachów na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo nie musisz jechać w Bieszczady i zaszyć się na 2 tygodnie w lesie, albo nie wiem, cokolwiek takiego, nie. Możesz przećwiczyć to sobie w ogródku na przykład, albo w parku, albo w jakimś lasku. Chodzi o to, że od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli przećwiczysz takie działanie na przykład 1000 razy, to w tym momencie, jeżeli ty na przykład po przejściu z 30 km będziesz zmęczony jak pies, jęzor do pasa, tak? Ale twoja pamięć wykonywania czynności pomoże ci na przykład rozbić obóz. Będziesz tak samo zmęczony, ale przyjdzie ci to łatwiej i zajmie ci to o wiele mniej czasu, wydaje mi się. Osobiście ja nie czuję potrzeby ani żadnego musu identyfikowania się bądź przynależenia do jakiejkolwiek konkretnej grupy, jeżeli chodzi o działalność, że tak powiem, typu bushcraft, survival, prepping, tak? Nie czuję w ogóle potrzeby, żeby definiować się po jakiejkolwiek ze stron. Zresztą prawdopodobnie ci prawilni zrobią to za mnie, tak? I gdzieś tam mnie w szufladkę włożą, więc ja uważam, że z mojej strony takie działania po prostu będą bez sensu. Czy włożą mnie w szufladkę, czy nie, wierzcie lub nie, kompletnie mi to zwisa. Podobnie jak opinia tych ludzi. Jest tak, że survival, bushcraft, prepping, nawet turystyka zwykła, te dziedziny się przenikają. Bardzo, bardzo zresztą mocno się przenikają. Przenikają się w wielu aspektach. Myślę, że wielu ludzi o tym zapomina. Skupia się właśnie na tej, moim zdaniem, głupiej przynależności do jakiegoś tam... jak to opisać? Dziedzin, tak? Uważam, że zupełnie niepotrzebnie. Oczywiście większość ludzi zaprotestuje, że nie, że wcale tak nie jest, no tylko że to protestowanie to takie wołanie na puszczy, bo fakty mówią inaczej po prostu. Także mówię, to nie jest tylko to, że ja sobie to wymyśliłem. Nie, to widać w dyskusjach na forum, że powstają dyskusje, czy ktoś jest wystarczająco prawilny, żeby być bushcrafterem. No ludzie, ocknijcie się, proszę was. Uważam, że wszechstronność jest o wiele bardziej przydatna generalnie. Nie tylko w przygotowaniach, w jakichś takich czynnościach związanych właśnie z bushcraft, camping, survival, prepping. Uważam, że wszechstronność jest generalnie bardziej przydatna w życiu. Tutaj od razu zdaje się, że dobrym pomysłem będzie wyjaśnić, że wszechstronność to nie oznacza znanie się na wszystkim. Osobiście bardzo często mówię, że na czymś po prostu się nie znam, bo się nie znam. Ale jeżeli mam okazję się poznać, to najczęściej, bo nie zawsze, bo niektóre tematy po prostu uważam, że nie będą mi przydatne nigdy, to uważam, że jeżeli mamy okazję, to powinniśmy temat poznać chociaż pobieżnie, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie, jak zadziałać w danej sytuacji. No i tak dlatego ja, jeżeli mam okazję na czymś się poznać, to bardzo chętnie skorzystam z takiej okazji, jeżeli ktoś jest mi chętny taką wiedzę przekazać. Żebyśmy się dobrze rozumieli i żeby była jasność sytuacji, ja nie stanę się ekspertem w danej dziedzinie, ale da mi to pojęcie, jak zadziałać w danej sytuacji. I ode mnie tak naprawdę tylko zależy, czy będę chciał zgłębić daną dziedzinę wiedzy, czy nie, czy uważam, że ona będzie mi potrzebna. A jeżeli będzie mi potrzebna, to tak jak mówiłem na początku, jeżeli nawet jest troszeczkę nudnawa,
ale jest duży procent wskazujący na to, że taka sytuacja może się wydarzyć. Może warto przemyśleć, żeby mieć taką wiedzę i mieć jakieś pojęcie o umiejętności potrzebnej do działania w takiej sytuacji. Ale to już jest kwestia, że tak powiem, to jest kwestia waszego przemyślenia, czy taka wiedza wam się przyda do czegoś, do czegokolwiek. Kwestia wyboru osobistego i naszej oceny. Czy wystarczy wiedza podstawowa, czy raczej warto temat zgłębić. Mając ostatnio na swój kanał wykład Dave'a Canterbury, swoją drogą chyba jeden z najlepszych, jaki można znaleźć w internecie, jeżeli chodzi o tematykę połączoną i przenikania się bushcraftu, survivalu, preppingu. Miałem tak naprawdę na celu skierowanie uwagi, że nie trzeba zamykać się w jednym kręgu tematycznym. Uważam po prostu, że znalezienie balansu, znalezienie jakiegoś złotego środka pomiędzy tymi trzema, albo i więcej, no zależy jak to sobie co nazywa, przygotowaniami, a praktycznością na przykład posiadanego sprzętu. I co warto wyciągnąć z takiego wykładu, na przykład Dave'a. Ja uważam podobnie jak Dave, że powinno się zaczynać od nauki posługiwania się sprzętem najprostszym, sprzętem najbardziej topornym, sprzętem najbardziej uproszczonym i podstawowym, ponieważ sytuacja może zmusić nas do na przykład porzucenia naszego całego sprzętu jakiegoś bardziej zaawansowanego, który na przykład posiadamy, a wtedy nasze umiejętności no, będą bezcenne, tak? Posłuchacie sobie, to Dave na przykład kładzie bardzo duży nacisk na odtwarzanie narzędzi, czyli na przykład wykuwanie noży, wykuwanie szczypcy, wykuwanie choćby wykuwanie prostych krzesiw. Taka umiejętność, jeżeli chodzi o prepping, tak? Jeżeli chodzi, to zależy na co się człowiek przygotowuje, no ale generalnie każdy z nas na coś się przygotowuje. Jest to prywatna sprawa. Nie chcę poruszać tego w tej audycji, bo byłoby to po prostu za dużo już gadki. No i uważam, że umiejętności takie podstawowe, jak kowalstwo, jak wypiekanie chleba na przykład, jak rolnictwo w końcu, tak? Dlatego, że skądś to ziarno trzeba zebrać, tak? Skądś warzywa trzeba zebrać i tak dalej, i tak dalej. No prowadzą takie działania, prowadzą tylko i wyłącznie do samowystarczalności. No oczywiście, no nie każdy może pozwolić sobie na, nie wiem ile tam Dave ma, kurczę, chyba 350 hektarów całej swojej ziemi, albo więcej już teraz pewnie, dlatego że na tym terenie mieści się też Pathfinder School. No ale generalnie my takich możliwości, nawet ja tutaj takich możliwości nie mam, wy w Polsce pewnie też nie macie takich możliwości. No ale generalnie uważam, że od czegoś trzeba zaczynać, tak? I nie trzeba tego robić na skalę makro, tak? Można robić to na skalę mikro lub mizo, tak? Czyli gdzieś pomiędzy. I tutaj, żebym nie został zrozumiany źle, kurczę, pewnie, że nowoczesny sprzęt jest fajny. Ja sam lubię nowinki sprzętowe, bardzo często zaopatrzam się w jakieś zresztą. Ale uważam też, że im sprzęt jest prostszy, tym mniej może się w nim zepsuć i tym mniej musimy w nim naprawiać. Tym mniej może się zepsuć to raz, dwa. Najczęściej nowoczesny sprzęt wymaga zasilania bądź innych zdobyczy techniki, jak nie wiem, choćby niektóre rzeczy teraz wymagają Wi-Fi, żeby działać po prostu, co jest dla mnie dziwne troszeczkę czasami, ale co ja tam wiem, biedny rzeczy. No więc sprzęt nowoczesny wymaga najczęściej zdobyczy techniki, żeby działać. Natomiast jeżeli w trudnych czasach tych zdobyczy techniki zabraknie, to myślę, że umiejętność posługiwania się sprzętem jak najbardziej podstawowym i wymagającym jak najmniej zdobyczy techniki będzie na wagę złota. Będzie mnie widać, teraz będzie widać to, co chciałem wam pokazać tak naprawdę. I to jest reklama, kurczę, no nie wiem, no w gruncie rzeczy, tak, dobra, niech będzie w sumie. Zmieniłem troszeczkę swoje
że tak powiem, codzienne nosidło na Ospreya. To jest tak się nazywa, Daylight. Powiem tak, na razie sprawuje się świetnie. Jedyne jakieś znaki użytkowania po kilku miesiącach to jest, no, logo troszeczkę się chyba starło, no ale jest używane nosidło, tak wygląda, jeszcze raz pokażę, codziennie. Przede wszystkim zmieniłem nosidło dlatego, że ma więcej miejsca, mieści się spokojnie portfel. Swoją drogą od Baribala, bardzo, kurczę, mam ten portfel już chyba ponad 8 lat. I powiem Wam szczerze, że nie śpieszy mi się zmieniać, bo jest naprawdę pancerny. Tutaj kiedyś Edeca Wam pokazywałem, co noszę w merce, w saszetce, nie wiem, nazwijcie sobie jak chcecie. Natomiast co wpadło nowe, to wpadło to taka latarka. W sumie gdzieś tam łaziłem po jakimś Amazonie czy eBayu i wpadła mi w oko. Porównałem sobie tą latarkę organoleptycznie, że tak powiem, z Perunem od Olighta. No i stwierdziłem, że różnicy praktycznie brak, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jeżeli chodzi o lumeny, które ma ta latarka. Wrzucę tutaj obok jakieś zaraz info o tych dwóch produktach. Natomiast powiem Wam szczerze, no nie mam jej długo, ale jak na razie to powiem Wam, jak na taką małą latareczkę. Wcześniej, jak wiecie, miałem Fenixa HL50, tak on się nazywał? Chyba tak. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą latarką. To tyle, no, z reklam sprzętowych. W mojej medycynie wiele się zmieniło w sumie. Jest to samo, co było. Latarka wpadła, a jedna wypadła. I tak to. Natomiast ze sprzętem, jeżeli chodzi jeszcze o sprzęt, to jak mówiłem, porównałem sobie tą latareczkę z Olightem. I ze względu na to, że nie widziałem dużych różnic, jeżeli chodzi o jakość wykonania i o czas działania i o ilość lumenów zawartej w tej żaróweczce tutaj, w tej diodzie LED, dlatego padło na tą latarkę, a nie na Olighta, który jest 3 razy droższy, zdaje się, od tej latarki. Musicie ocenić sobie sami. No, ja wiem, że będą zwolennicy, którzy będą krzyczeć, że tylko Olight i Olight Forever. Ja wolę na przykład Armyteka dużo bardziej niż Olighta. No, ale to mówię, to już są, że tak powiem, personalne wybory. Latareczka nazywa się Trustfire. To jest wersja, że Wam powiem, MC12. No i tak jak mówię, poużywam jeszcze kilka miesięcy i zrobię przyzwoitą recenzję, zdaje się. No i uważam, że to na dzisiaj tyle. Fajnie by było, gdybyście zasubskrybowali, zalajkowali, skomentowali, podzielili się materiałem. No i to w sumie tyle. Zobaczymy, w jaką kieszonkę prawilniacy mnie wsadzą. Trzymajcie się, cześć.